Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie oczywiście próbujemy wygrać reprezentację Portugalii Mistrzostwa Świata. W ostatnim odcinku mieliśmy ostatni mecz fazy grupowej, gdzie to wygraliśmy z Koreą Południową, skromnie, bo 1-0, ale wygraliśmy i to zwycięstwo też dało nam oczywiście ostatecznie awans. Nie z pierwszego miejsca niestety, bo Gana wygrała z Urugwajem, ale mieliśmy awans z drugiego miejsca oczywiście. I patrząc właśnie na tabelę, to pewnie Brazylia, no na pewno Brazylia musiała wygrać, skoro z nimi się oczywiście mierzymy. Zobaczmy tutaj właśnie, ale widzę, że właśnie tutaj Brazylia 5 do 5, jeśli chodzi o punkty ze Szwajcarią, więc wygrali tylko tą różnicą bramek, więc było bardzo blisko i gralibyśmy ze Szwajcarią. No niestety, tak jednak się nie wydarzyło. Szkoda, bo jednak mielibyśmy troszkę łatwiejsze wyzwanie na sam początek. No ale nic, musimy grać teraz na sam początek już od razu z bardzo ciężkim rywalem, bo z Brazylią. Taki jest ich skład tutaj. Niezależnie pewnie myślę, że jaki oni by skład dali właśnie, jaki wystawiliby, to i tak byłoby to ciężkie. Mają naprawdę niesamowitą kadrę, nie tylko właśnie graczy, ale też na ławce mamy świetnych graczy. My gramy cały czas tym samym składem i będziemy mogli przenosić się powoli już do tego spotkania. Dzisiaj widzę, że bez żadnych scenek, tylko od razu przenosimy się na to spotkanie. Dwie reprezentacje, które w sumie ja, oprócz oczywiście Polski, którą najbardziej właśnie kibicuję na mundialu, i taki finał, bo oni mogą się spotkać w finale. No, jeśli by Portugalia, jeśli nie mylę, jeśli Portugalia by wygrała grupę i Brazylia wygrała grupę, to z tego co mi się wydaje, oni najwcześniej by się spotkali w finale właśnie, jeśli by wszystkie swoje mecze potem wygrywali, więc to jest moje marzenie, naprawdę to jest moje marzenie. A zobaczymy właśnie, jak to będzie wyglądało. Możemy powoli zaczynać. Obawiam się tego meczu, bo czuję, że z Brazylią jeszcze nie grałem właśnie w tym trybie, a no obawiam się, że oni mają świetnych graczy i obawiam się właśnie, jak ten mecz będzie wyglądał. Bernardo szybko stracił znowu piłkę. I jeszcze mam piłkę cały czas. Ruben właśnie wybijam. Dobra, jeszcze udało się Ronaldo do Felixa podać. João Felix. Próbuje tutaj Felix iść cały czas i biegnie. Biegnie cały czas Felix. João Felix tutaj niestety już ostatecznie zatrzymany chyba przez Alexandro. Chyba to był Alexandro. Po prostu lewy obrońca. Nie wiem, kto tam u nich gra, kto u nich właśnie jest na lewej obronie zbytnio. Nie przyglądałem się aż tak na ten skład, ale chyba właśnie Alexandro. Podaję do Nuno Mendes. Do Leao, który tutaj właśnie troszkę wyszedł. Jeszcze próbowałem, ale niestety właśnie jakoś tam wybili nam tą piłkę. Podanie tutaj. Bruno tutaj biegnie już środkiem. Podanie do Ronaldo, ale to jest tragiczne podanie niestety. Wycofanie od razu Neymara do tyłu. Nie próbował właśnie naprzód iść z piłką. Neymar. Strzał jeszcze, ale na bliższy słupek to byłoby za ciężkie, myślę, żeby właśnie mogli trafić. Wybijmy piłkę, wybijamy. Jeszcze Ronaldo, klikałem właśnie to podanie, więc się zdziwiłem, czemu Ronaldo jakby nie dał tego podania, ale dobra. Bruno, ta João Félix też jeszcze, żeby biegł właśnie w miarę tam dobrze, ale dobra. Myślę, że będę to kończył. Bruno jest rożny przynajmniej, jest zawsze to dobrze. Zawsze to właśnie przynajmniej ten rożny. Bernardo wrzuca piłkę. Nikt z naszych graczy ostatecznie nie strzela, jednak jeszcze tutaj jest nie Bernardo, tylko Bruno. I to był bardzo dobry strzał. Po raz kolejny Bruno, dobry strzał, ale Alisson broni. Bernardo Silva. Niestety za blisko tego bramkarza. Podać na Ronaldo to jest bardzo zawsze dobra taktyka, jednak nie może to być aż tak bliskie bramkarza oczywiście. Dobra, spokojnie. Felix, Ronaldo niestety tutaj dobrze zatrzymany. Neymar świetnie po raz kolejny. Cancelo dobrze. Jednak faul, miękki faul na pewno, ale no niestety
Nie możemy nic z tym zrobić, na krótko grają. Jeszcze nawet wolno oni grają na krótko, jeszcze gorzej. Świetnie, Patricio. Tym razem nie będzie na krótko, więc to jest jedyny pozytyw teraz. Wybij piłkę, Ruben. Jeszcze Ronaldo, jeszcze. Jeszcze Ronaldo wybija piłkę. I teraz Bruno. João Felix, w miarę tam się właśnie najgorzej pokazał. João Felix, ale tak, z taką łatwością oni naprawdę właśnie zatrzymują nasze te akcje. Cancelo, dobrze. Kolejny rożny jednak nie będzie niestety. No i znowu to robią. Cancelo, nie idź tam. Jak chcę, żeby Cancelo właśnie został. Bernarda, będzie kolejny rożny. Nie możemy wyjść tych rożnych. Nie wiem, czemu Cancelo też podchodzi. Cancelo, ty masz zostać. Czemu to nie rozumie, tego nie wiem. Teraz już niestety przeszedł jakoś tutaj gracz Brazylii. Ronaldo cały czas tutaj walczy. Podajmy naprzód. Na szczęście nad bramką. Tak jak się spodziewałem, Brazylia jest ciężkim rywalem. Jeszcze na szczęście bramki nie trafili za to. To jest największy pozytyw. Ta właśnie przepiłka udało się. Znowu Nuno Mendes teraz. Ronaldo. João Felix to jest. Uderz. Jest, udało się, Bernardo. Szczerze nie wiedziałem właśnie, co tutaj zrobić. Biegnę tym Felixem i myślę sobie, czy strzelać, czy nie. Myślę sobie, no dobra, podam, ale właśnie patrzę, ten Bernardo jest znacznie dalej niż myślałem. I strzelam od razu też z pierwszej piłki Bernardo, a on przyjmuje i bałem się już, że to po akcji. Mogłem tutaj właśnie Felixem strzelać, ale po prostu postanowiłem podać. Bałem się tutaj właśnie, bo jak klikałem Bernardo od razu z pierwszej piłki, żeby strzelał, ale nie zrobił tego. Może wyjdźmy defensywny. Z tego co mi się wydaje, to jak zrobiłem właśnie tą taktykę, że jak strzeliłem bramkę i przechodziłem na defensywny, to w miarę to działało, więc czemu nie? Po co my mamy się wychylać im właśnie? Lepiej, żeby nasza defensywa była ściśnięta teraz bardziej. Dobra, Rafael Leao teraz podaje do Ronaldo, nie wyszło niestety. Antonio Silva niestety jest wolniejszy niż myślałem, ale strzał, ale też interwencja Patricio. Kapitan Brazylii Casemiro strzelał właśnie. Wybijmy tam tylko piłkę. Dobra, choć jeszcze Brazylia zgarnie. Dobra, najważniejsze, mamy piłkę. Cancelo. Świetnie, João Cancelo. I jeszcze teraz właśnie takie podanie do Ronaldo, niecelne niestety. Wydaje się, zawsze się takie podania właśnie wydają, że to nie jest nic trudnego, ale zawsze jest ciężko jednak ostatecznie zrobić. Sędzia mógłby to kończyć. No, w końcu. I tak im dał oczywiście dłużej, minutę jedną. Prowadzimy po pierwszej połowie. Jest jak na razie oczywiście dla nas bardzo dobrze, ale to właśnie dalej jest mecz zdecydowanie otwarty, a to trzeba dalej obawiać się oczywiście reprezentacji Brazylii i dalej będę właśnie bał się cokolwiek prócznie robić w ataku z nimi, bo będę się bał tych kontr, jakie oni będą mieli. Felix, jeszcze udało się do Cancelo. Cancelo do środka teraz. Bruno. Bruno uderza. Czemu to nie był mocny? Nie, mocny był na pewno, to nie mogę powiedzieć, ale czemu to nie był bardziej celny strzał? To mogę bardziej jedynie zarzucić. Cancelo świetnie tutaj wyczuł, co się właśnie wydarzy. Nuno. Leo, jednak troszkę to podanie nie jest najlepsze, ale dobra, jeszcze teraz. Jeszcze walczyłem o to podanie do końca, żeby się udało zrobić. Próba była tam zablokowania, ale teraz Rafinha. Ależ teraz Dias to. Ruben Dias to zrobił naprawdę świetnie. Nuno Mendes, teraz właśnie taka piłka do Ronaldo. Świetnie, Cristiano Ronaldo. Jeszcze z ostrego kąta, ale to jest Cristiano Ronaldo i on to trafia. Jeden, nie, do, nie jeden do zera, 2-0, tak, to jest 2-0. Jest 2-0, Cristiano Ronaldo, nasz lider, nasz kapitan z mega ważną bramką. Kto jak nie Ronaldo, można tak powiedzieć, w sumie, jeśli jak potrzebujemy właśnie takiej bardzo potrzebnej bramki. Piłka do Ronaldo, wiedziałem, że właśnie innym marze graczem bym się tak. Nie wiem, czy bym spróbował innym graczem tak właśnie strzelić, ale jednak
Czułem, że to jest Ronaldo, czułem, że to się da wykończyć jeszcze i dało się to właśnie wykończyć. 54 minuta, jest 2 do 0. Baby, jeszcze Ruben, dobrze, właśnie nie ma co tutaj za bardzo właśnie tutaj podawać sobie piłki, lepiej wybić na pewniaka. Mendes, jeszcze, no to jest właśnie najgorsze, jak ja tego nie lubię, jak oni się potrafią właśnie i tak utrzymać tyle przy piłce. Aj, teraz Ronaldo, gdyby nie właśnie poleciał na ziemię. Oj, gdyby nie poleciał na ziemię, to mogło być naprawdę świetne. Mielibyśmy tutaj świetną okazję na kontrę. Dalej Brazylia. Oj, zrobił to niesamowicie, ale nie ma bramki. I jeszcze Cancelo jednak nie udało się wybić, ale niesamowicie to zrobił. Choć Rui Patricio też kapitalna interwencja. Nie widzę tutaj, co się dzieje zbytnio. Aj, to zrobili niestety. Trafili. Tutaj daje radę trafić. Silva z bramką, nie wiem jaki to jest Silva, ale jakiś Silva trafił jeszcze. Nasz teraz Bernardo. Silva tutaj właśnie. Ronaldo, nie udało się, ale jeszcze mamy właśnie piłkę. Na spokojnie, rozegrajmy tam spokojnie. My się nie musimy śpieszyć, choć... No dobra, mamy piłkę dalej. Aj, to troszkę było właśnie już za ciasno. Za ciasno już było. Czemu tam? Jak ja naprawdę nie dotknąłem aż tak mocno, to powinna być piłka i chciałem, żeby była piłka do Bruno. Nie mam pojęcia, czemu aż to takie właśnie mocne było. Ależ on to zrobił. Normalnie Richarlison zachował się może nawet lepiej niż Ronaldo Nazario praktycznie. No to było niesamowite. Jakim cudem on to dał radę wszystko zrobić? Rafael Leao teraz świetnie objechał tutaj Daniego Alvesa. No jedynie co mogłem to strzelić, no bo nie było dosłownie tutaj nikogo, jest przynajmniej rożny. Bernardo, Antonio Silva, jeszcze raz Bernardo. Jeszcze wrzucimy tam piłkę, jeszcze tam jest Ronaldo, ale no podanie, wrzutka znaczy ta była bardzo... Nie najlepsza po prostu była, może tak to ujmijmy. Jeszcze Nuno szybko właśnie, żeby on był pierwszy do tej piłki. Niepotrzebnie to zrobiłem, ale dobra, mamy piłkę, to jest najważniejsze. Rafael Leao, Nuno Mendes potrzebuje tutaj ruchu. Pomimo, że gramy bardzo defensywnie, to jednak nie oznacza, że nie chcę tutaj właśnie widzieć żadnego ruchu. Patricio broni, jednak musimy właśnie się ruszać, no rozumiemy, że gramy na defensywnie, ale jednak nie możemy znowu stać w miejscu i bać się po prostu pójść troszkę naprzód. Vinicius. Aj, szkoda tylko tego. Szkoda tylko właśnie, że tak oddałem im piłkę, ale dobra. Ruben Neves. No niestety, właśnie mamy piłkę przy jednym z najwolniejszych naszych graczy. Teraz faul, ale niestety właśnie grają dalej. Rafael Leao i teraz Nuno Mendes. Dobrze, Nuno Mendes teraz przy piłce. A jeszcze nikt tam nie był do środka, żeby wejść po tą piłkę. Rafael Leao. Cristiano Ronaldo. Tylko właśnie no, niestety troszkę właśnie źle to przyznałem przyjęcie, zrobiłem te kilka takich niepotrzebnych ruchów, bym powiedział. Niestety ta piłka pewnie będzie, oczywiście, że jest perfekcyjnie wymierzona. Dobra. Jest dogrywka. Lepsza dogrywka oczywiście niż porażka.
Ale jest naprawdę nerwowo mega, jest mega nerwowo, bo Brazylia gra dobrze, niestety gra Brazylia dobrze. Neymar, jaką przechodzi wszystkich graczy, to jest naprawdę aż niesamowite. Na spokojnie, tutaj tylko właśnie tutaj znowu. Dobra, podamy naprzód. Udało się to w miarę jeszcze podać. Piłka do Ronaldo. Cristiano Ronaldo uderza i Cristiano Ronaldo trafia po raz drugi dzisiaj. Ronaldo trafia. Jeszcze ważniejsza bramka od tamtej. Ale naprawdę będzie znowu nerwowo, choć dobrze strzelamy, bo przynajmniej zwiększamy szanse, że jeśli właśnie oni by strzelili, no to właśnie nie będzie końca, tylko będzie najwyżej karne. Będą najwyżej właśnie karne, ale to było naprawdę niesamowite. Nie wiem, czemu wam pokazują dach, ale no dobra, mniejsza z tym. Świetnie, Felix przejął, Rafael Leão. Ruben Dias, Antonio Silva, Bernardo teraz, Cancelo dostał dobrą piłkę, João Cancelo, Cristiano Ronaldo niestety od nogi tutaj Militao, Bernardo, będziemy próbowali to zrobić, ale Alisson niestety jednak, to jest dobra taktyka, tylko że tym razem właśnie niestety Alisson był w dobrym miejscu. Dobrze, udało się ich zmusić do błędu. Podałem tutaj. Bernardo. Zmęczony na pewno już. Rafael Leão, jeszcze uderzymy. Będzie jeszcze jeden rożny. Musimy troszkę to lepiej wycelować. Tak, może tak właśnie. Bernardo. Ronaldo doszedł. Może jeszcze Dias uderza. Był tu kocioł spory, ale dobra, jeszcze mamy, może piłkę nie mamy. Koniec pierwszej połowy dogrywki. I jak na razie jest 3 do 2 dla nas po bramce Ronaldo. Jeszcze 15 minut gry przed nami i my zaczynamy. Nawet szczerze nie wiedziałem, że to my zaczynamy, ale to my zaczynamy, co też jest bardzo kluczowe, bo to oznacza, że Brazylia myślę, że będzie miała jedną, dwie okazje. João Felix teraz. Ale właśnie no nie ma tutaj zbytnio, nie mam tutaj opcji, no po co ja mam właśnie wybić się nie tu, to miało być do Rubena Nevesa, ale teraz propos Rubenów, Ruben Dias, niesamowita interwencja. Bruno Fernandes jakoś do tej piłki doszedł, mamy sporo szczęścia, ale oj nie wiem jak to nie wpadło. Bruno Fernandes mógł nam by praktycznie już, myślę, że mógł nam zapewnić już właśnie zwycięstwo, a niestety tego niestety nie zrobił właśnie. Aleksandr, nie wiem jakim cudem jeszcze jest w miarę tak szybki. Dobra, mi to wystarczy szczerze. Bo jednak zawsze to ich spowalnia troszkę. Wrzutka tam jest, wybijmy tylko tą piłkę. Dobra. Teraz jeszcze taka piłka właśnie tutaj, Rafael Leão, nie wiem czemu się zatrzymywał, ale dobra. Biegnie Rafael Leão, cały czas on, cały czas Leão, i Leão strzela, i Leão trafia. 4 do 2, Rafael Leão jest niesamowity i to on ostatecznie chyba zostanie bohaterem Portugalii. Niesamowite chwile teraz, naprawdę. Leão poszedł naprzód, nikt go nie mógł zatrzymać, trzymali go za koszulkę, robili co mogli. Ale nie dali radę. Nie dali rady go zatrzymać. Portugalia 4, Brazylia 2. Mają już. No nie mają szans, krótko mówiąc, bo jeśli nawet strzeli teraz na 4 do 3, to moja taktyka będzie bardzo prosta. Nie dać im już piłki naprzód. Bo już. No po prostu to się nie będzie mi opłacało na pewno, ale prawdopodobnie nic już tutaj się nie wydarzy. Ronaldo jeszcze teraz. Bruno może. Nie pójdzie na Bruno właśnie z tą. I niestety stało się takie właśnie małe szczęście w nieszczęściu, można to powiedzieć.
Niestety, znowu nagrywarka. Nie wiem czemu, tak samo jak w meczu z Urugwajem, jeśli się nie mylę, to było chyba to było w meczu z Urugwajem. Niestety, właśnie ta nagrywarka znowu ścięła obraz. Nie wiem naprawdę czemu tak się znowu to wydarzyło. Wydaje mi się, że to przez to, że na przykład nagrywam w jeden dzień, za jakby jednym razem kilka rzeczy, bo jak właśnie nagrywam na przykład na jeden dzień dwie rzeczy i potem na przykład wyłączę nagrywarkę i ją włączę znowu i nagram na przykład tam dwie rzeczy, to nie ma żadnego problemu. Tylko po prostu nie mogę, by myślę, że za dużo nagrywać naraz. Muszę po prostu nam coś tam właśnie sobie nagrać, tak niedużo i zresetować pewnie tą nagrywarkę. No i wtedy może tak będzie. Zobaczę. Naprawdę będę chciał spróbować zrobić cokolwiek, bo naprawdę nagrywarka właśnie nie mogę na nią rzucić winy, że jest zła jakoś, bo jest naprawdę bardzo dobra, dobrej jakości to nagrywarka. Nie jest to już taka, można to powiedzieć, byle jaka nagrywarka. Naprawdę to już jest dość dobra nagrywarka, więc właśnie też bardziej, tym bardziej mnie to właśnie dziwi. No ale nic, stało się właśnie drugi raz. Mam nadzieję, tak jak za każdym razem, że to właśnie będzie ostatni raz i liczę, że to już będzie ostatni raz, że więcej takich rzeczy nie będzie się działo. Szczęście jest takie na pewno właśnie w tym nieszczęściu, że wszystkie bramki już padły, a nagrywarka właśnie ścięła obraz chyba w 118 minucie i dosłownie nic się nie wydarzyło wtedy. Skończył się ten mecz właśnie 4 do 2, więc to jest szczęście, że nic nie straciliście naprawdę ważnego, tylko ostatnie 2 minuty, gdzie się nic takiego nie wydarzyło. Będziemy grać tutaj w ćwierćfinale z Niemcami, więc ciężki rywal, bo my go znamy dobrze. Już właśnie jak prowadziłem Polskę w tym trybie World Cup, w finale się z nimi spotkaliśmy i mecz nie był łatwy, więc ciężko będzie też na pewno z nimi wygrać, tak samo jak z Brazylią. Jeśli patrzymy na 1-8 ciekawostki, oni wygrali. Wygrali po karnej dopiero z Maroko, więc nie wydają się jakoś tak tutaj mega pewni, ale jednak znowu nie będę ich lekceważył na pewno. Walia widzę, że wygrali z Francją i oni są w półfinale. I jeśli się nie mylę, to oznacza, że Walia na nas czeka, jeśli wygramy. W ogóle inne reprezentacje, jakie tu zostały, Anglia i zostanie jeszcze. O, jeśli my oczywiście awansujemy, to my będziemy. Walia, Anglia jest oczywiście ciężka. I czy Chorwacja i Szwajcaria, według mnie, oni obydwoje są do ogrania, więc naprawdę bym powiedział, że nie jest źle. No, fajnie byłoby to wykorzystać, bo akurat ta właśnie drabinka się w miarę dobrze ułożyła, oczywiście, dla nas. No i będziemy już w sumie teraz kończyć. Jeszcze raz oczywiście przepraszam i mam nadzieję, że to jest ostatni raz, kiedy tak właśnie się takie coś wydarzyło. Dzięki wam oczywiście za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!